Witam w warsztacie Mroka Twojego Pomysłu. W dzisiejszym filmie chciałbym poruszyć temat żywicy epoksydowej, której używam u siebie w warsztacie. Chciałbym Wam nakreślić temat, bo miałem wiele zapytań na właśnie temat żywicy epoksydowej. Także zapraszam na film. Może na samym początku powiem o żywicy poliestrowej. Jest to żywica dostępna wszędzie, troszkę nawet w hipermarketach. Troszkę większy problem jest z dostępnością właśnie żywicy epoksydowej. Jest tego dużo, nie wiadomo jakiej żywicy użyć, różne nazwy. Różnic pomiędzy żywicą poliestrową a żywicą epoksydową jest kilka. Najważniejszym, tutaj zależy to oczywiście od grubości zalewanej żywicy, są skurcze. Żywica poliestrowa przy zastyganiu dostaje skurczy i tutaj może nam albo przeciągnąć materiał, albo popękać. Także tutaj żywicy poliestrowej ja bym naprawdę nie polecał na zalewanie właśnie grubych warstw, kanionów na przykład. Tutaj nie wiadomo, co się może z tym stać. Żywica epoksydowa czegoś takiego nie ma. Kolejnym mankamentem, jeśli chodzi o pracę z żywicą poliestrową, jest jej zapach. Ona, no nie powiem, że pachnie, ale ma specyficzny zapach. Nawet w momencie, kiedy już zastygnie i będzie w pełni utwardzona, dalej ten zapach jest wyczuwalny, a po paru latach, jeśli zarysujemy element zalany, też możemy odczuć właśnie, może już nie tak intensywnie, ale będziemy dalej odczuwali właśnie ten specyficzny zapach właśnie tej żywicy. Jeśli chodzi o odporność mechaniczną i chemiczną żywicy poliestrowej, ona jest zdecydowanie mniejsza niż odporność mechaniczna i chemiczna żywicy epoksydowej. To są i tutaj jeszcze jeden, ale no nie do końca przeze mnie sprawdzony, no ciężko jest mi wyrażać opinię na ten temat. Podobno żywica poliestrowa ciągnie do siebie wilgoć bardziej właśnie niż epoksydowa, jeśli chodzi o zastyganie. Jeśli chodzi o żywicę epoksydową, tutaj jest zdecydowanie mniejszy problem. Żywica epoksydowa w momencie zastygania nie ma żadnych skurczy. Oczywiście to zależy od ułożenia materiału. Również jeśli chodzi o grubości zalewania żywicy, nie możemy zalać od razu powiedzmy 4 cm. To musi być zalewane warstwowo. Ja tutaj się nie będę wdawał w szczegóły, bo to jest zupełnie odrębna kwestia. Żywica epoksydowa nie ma zapachu, ona to znaczy, no właściwie nie ma zapachu i tutaj nie ma problemu, to jest zdecydowanie przyjemniejsza praca z nią. Jeśli chodzi o barwienie żywicy epoksydowej, też nie ma żadnego problemu, są różne czy proszki, czy w płynach jakieś barwniki, które możemy dodać do żywicy i barwić na kolor, jaki nam się żywnie podoba. Jeśli chodzi o proszki, tutaj oczywiście proszki barwiące, tutaj moja sugestia, żeby raczej ich nie wykorzystywać ze względu na to, że ciężko jest rozmieszać ten proszek i gdzieś mogą być grudki. Zupełnie inaczej się to odbywa właśnie z tymi płynnymi barwnikami, zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o twardość materiału i generalnie wykorzystywanie do meblarstwa, ja uważam, że jest to na całkiem wysokim poziomie twardości i spokojnie można to wykorzystywać. Ja postaram się zrobić taki blat bardziej roboczy, żeby właśnie pokazać Wam po pewnym czasie, powiedzmy po miesiącu czy po paru miesiącach użytkowania, jak on wygląda. Ale pamiętajcie też o jednej rzeczy, czy to lakier, czy nawet szkło można zarysować, więc tutaj też nie spodziewajmy się tego, że zalanie żywicą spowoduje
że nie będziemy w ogóle, nie będzie żadnej rysy i będziemy mogli wykorzystywać w dowolny sposób, jaki będziemy chcieli i nic na tym nawierzchu się nie pojawi. Oczywiście może się pojawić, tutaj trzeba będzie to wtedy polerować, albo nakładać nową warstwę, albo po prostu robić polerkę, nakładać pastę polerską i gubić te wszystkie rysy, które powstaną, zupełnie tak jak z lakierem. Także tutaj, jeśli chodzi o twardość, tak to wygląda. Po konsultacji z przedstawicielem handlowym oraz z technologiem firmy Cieksarzyna doszliśmy do wniosku, że do zalewania mebli powierzchni płaskich czy kanionów w drewnie najlepiej nadadzą się dwie żywice epoksydowe. Jest to żywica Epidian 652 oraz utwardzacz IDA, na której ja pracuję u siebie w warsztacie, oraz żywica epoksydowa Epidian 6011, również z utwardzaczem IDA. Różnica pomiędzy jedną a drugą, ta, na której pracuję, czyli 652, jest delikatnie gęstsza, przez co również twardsza po zastygnięciu w porównaniu właśnie do Epidianu 6011. Jeśli chodzi o gęstość tej żywicy, jest to gęstość naprawdę idealna do rozprowadzenia, do wypoziomowania całej powierzchni, którą zalewamy. Nie jest za gęsta, nie jest za rzadka. Naprawdę mi się bardzo dobrze z tą gęstością pracowało. Czytałem komentarz na forum w internecie o Epidianie 5 bądź 6. Było takie zapytanie właśnie odnośnie Epidianu 5 lub 6. Już nie pamiętam, z jakim utwardzaczem. Tutaj po konsultacji z przedstawicielem firmy Cieksarzyna dowiedziałem się, że Epidian właśnie 5 bądź 6 naprawdę nie nadają się do pracy z drewnem, gdyż ich konsystencja nawet nie pozwala do tego. One są stosowane zupełnie do innych rzeczy, nie są właśnie stosowane, nawet ciężko byłoby z nimi pracować ze względu na to, że ich konsystencja jest konsystencją miodu. Jest to zbyt gęste, żeby ładnie się rozprowadzało i ładnie rozlewało po powierzchni, którą mamy obrobić, którą mamy zalać. Także nie proponowałbym używać właśnie tych Epidianów właśnie 5 i 6, bo one naprawdę nie nadają się do tego. Są stosowane zupełnie do czego innego i chodzi o zalewanie w drewnie tylko te dwie żywice, Epidian 652 utwardzacz IDA lub 6011 utwardzacz IDA. Te dwie żywice jak najbardziej do pracy w drewnie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy z żywicą epoksydową, jak widzicie, firma Cieksarzyna na swoich opakowaniach zarówno żywicy, jak i utwardzacza daje informację, iż mogą to być produkty niebezpieczne, mogą powodować uczulenia. Oczywiście tutaj musi być kontakt ze skórą. Musimy zadbać o zachowanie wszystkich środków ostrożności, czyli musimy zakładać, powiedzmy, rękawice, nie możemy mieć jakiegoś odsłoniętego ciała. To może powodować właśnie kontakt z żywicy z ciałem, może powodować jakieś alergie. Jeśli dobraliśmy odpowiednie proporcje i dobrze wszystko wymieszaliśmy, to co zalaliśmy powinno już być w pełni utwardzone po czasie 7 dni. Żywica epoksydowa odporność, pełną odporność mechaniczną właśnie nabywa po tym czasie 7 dni. Od ostatniego zalewania do czasu 14 dni w żywicy epoksydowej zachodzą jeszcze pewne procesy chemiczne. Po tym okresie w żywicy już nic się nie dzieje, jest w pełni utwardzona, w pełni odporna mechanicznie i chemicznie. Nie zachodzą tam już żadne zmiany. I tutaj należy powiedzieć, że jest już w pełni bezpieczna. Produkt, osobne produkty, tak, mogą stanowić pewien problem, mogą być szkodliwe, ale
połączone obydwa produkty ze sobą i dobrze wymieszane w odpowiednich proporcjach naprawdę nie stanowią żadnego problemu i nic się tam już więcej nie dzieje. Epidian 652 oraz Epidian 6011, te żywice po utwardzeniu są nieszkodliwe dla otoczenia. Producent Cieksarzyna dostarcza dokumenty w postaci atestów PZH na te żywice i w przypadku niektórych komponentów również dostarcza certyfikat dopuszczający do kontaktu z wodą pitną. Jeśli chodzi o proporcje mieszania, tutaj jest dosyć prosto, bo jest to 2:1, czyli dajemy powiedzmy setkę żywicy i 50 utwardzacza. I to są właśnie takie proporcje. I to wszystko musimy naprawdę bardzo dobrze wymieszać w odpowiednim czasie, żeby to nam się wszystko po zalaniu bardzo dobrze utwardziło, bo w momencie, jeśli będziemy mieli to źle wymieszane, może się okazać, że w jednym miejscu będzie po prostu twarde, a w drugim będzie miękkie i element po prostu będzie do wyrzucenia. Słuchajcie, tak na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, że praca z żywicą naprawdę nie jest prosta i tutaj na każdym etapie zalewania możecie się spodziewać różnych efektów i tak do końca nawet nie będziecie wiedzieli, czy zrobiliście to dobrze, czy nie. Dopiero po zaschnięciu wszystko się okaże i wszystko wyjdzie. Czy są pękerzyki powietrza, czy nie ma powiedzmy jakichś przebarwień, czy jakichś innych rzeczy. Naprawdę nie jest to prosty temat i no, ja poświęciłem sporo czasu na to i sporo żywicy też, żeby się tego nauczyć. No, powiem Wam, że właśnie mam tutaj próbki, zaraz przybliżę, żebyście zobaczyli, już jest troszkę zmatowiona, bo właśnie też chciałem zobaczyć, jak po zmatowieniu będzie wyglądała. Tutaj robiłem właśnie pierwszy kanion i powiem Wam szczerze, że gdybym robił to na gotowym materiale do realizacji, no to miałbym problem bardzo duży, bo nie nadawałoby się to po prostu do ani do obróbki. Materiał byłby po prostu do, moim zdaniem, do wyrzucenia, bo naprawdę jest tutaj multum, strasznie dużo pęcherzyków powietrza. Te pęcherzyki powietrza powychodziły na wierzch, robiły się kratery. No, wygląda to tragicznie, makabra w ogóle i powiem Wam szczerze, materiał byłby naprawdę zepsuty, tego się nie da, tych pęcherzyków powietrza już się nie da zlikwidować ze środka, także oczywiście warstwa, którą zalewamy, też nie może być zbyt duża, bo żywica wytwarza przy zastyganiu naprawdę niesamowite ilości ciepła, także no musicie, naprawdę, jeśli macie ochotę pracować z żywicą, musicie brać to pod uwagę, że nie jest to prosty temat i trzeba się go naprawdę dobrze nauczyć, żeby nie mieć niespodzianek w jakichś tam etapach właśnie pracy. Słuchajcie, mam nadzieję, że film troszkę przybliżył Wam temat żywicy epoksydowej i osoby zainteresowane będą miały teraz troszkę łatwiej, jeśli chodzi o podjęcie decyzji, chociażby z jaką żywicą pracować. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam wszystkich do komentowania pod filmem, dodawania komentarzy. Oczywiście też Was proszę o jakieś lajki, łapki w górę, czy Wam się film podobał, czy nie. To są naprawdę dla mnie bardzo istotne rzeczy. Wtedy będę wiedział, czy coś robię dobrze, czy robię źle. Także naprawdę zapraszam do tego. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie. Zapraszam na kolejne filmy. Dzięki, do zobaczenia, cześć.